CZĘŚĆ PIERWSZA ROZDZIAŁ PIERWSZY O MICIE DOBREGO SPRZEDAWANIA SIĘ Wokół tak zwanego sprzedawania się na rozmowie krąży wiele mitów. Wielu ludzi nie lubi się sprzedawać. Możecie to zdziwić, ale nawet handlowcy często nie umieją siebie dobrze sprzedać. Rekrutowałam handlowców, więc wiem jak to wygląda. Niektórzy wmówili sobie, że nie mają do tego talentu. Czują się może nawet przez to lepsi i wierzą, że dobra robota sama się obroni. Na to jednak bym nie liczyła, chyba że zabierzesz na rozmowę swojego obecnego szefa, który to potwierdzi. Faktem natomiast jest, że sprzedawanie siebie jest prostsze, niż myślisz i każdy może się tego nauczyć. Bez względu na to, czy jest chwalipiętą, czy nie, czy jest ekstrawertykiem czy introwertykiem, jeśli myślisz poważnie o swojej karierze, od sprzedaży nie uciekniesz. Sprzedajesz siebie na rozmowie o pracę, sprzedajesz swoje pomysły innym ludziom, sprzedajesz swój czas. Dobrze, abyś umiał go dobrze sprzedać. Swoją pracę, swoje kompromisy. To też trzeba umieć dobrze sprzedać. Wiele rzeczy każdego dnia sprzedajesz zupełnie nieświadomie, więc warto nauczyć się robić to dobrze. Zmiany na rynku pracy wymuszają nowe spojrzenie na twoją karierę. Proponuję, abyś od dzisiaj zaczął postrzegać siebie w zupełnie nowy sposób. Załóż, że jako pracownik jesteś produktem na rynku pracy. Każdy z nas jest produktem. Przyjęcie tego założenia generuje konkretne konsekwencje. Żaden produkt nie istnieje bez rynku czyli każdy produkt musi znajdować się w otoczeniu innych produktów. Каждый